Dzieci imprezowały w sobotę w Bolesławcu na całego, bo była ku temu szczególna okazja. Dzień Dziecka zorganizowany przez Gminę Miejską Bolesławiec wspólnie z Czeską Lipą. I choć pogoda pozostawiała wiele do życzenia, to na pozostałe atrakcje nie można było narzekać. Uczestników festynu rozgrzewały na scenie dynamicznym tańcem grupy taneczne z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Na scenie miało szansę zaprezentować się kilkudziesięciu młodych bolesławieckich tancerzy, a wśród nich specjalizujący się w hip-hopie. Szanowni Państwo, nagrodźmy Kasię i dzieciaki gromkimi oklaskami na koniec. Wszyscy klaszczymy, brawo! Brawo! Trochę gorącej Hiszpanii przeniosły na bolesławiecką scenę tancerki flamenco. A skoro jesteśmy przy gorącej Hiszpanii, to po sąsiedzku można było poczuć się prawie jak toreador biorący byka za rogi. Byk, choć na groźnego nie wyglądał, to nie dał się łatwo poskromić. Szanowni Państwo, moje wspaniałe dzieciaczki, tutaj pod wiaduktem już mamy wspaniałą grupę zawodników, którzy biorą udział w naszych sprawnościowych torach przeszkód. Dużą popularnością cieszyły się na festynie konkurencje sprawnościowe. Małe dzieciaczki, duże dzieciaczki, każdy może wziąć udział, serdecznie zapraszamy. Długo nie trzeba było zapraszać, chętni znaleźli się od razu. Jesteście gotowi? Tak. Nie słyszę? Tak. Nie słyszę? Tak. Pokonując tor przeszkód, trzeba było skakać co najmniej jak żaba, prześlizgiwać się między przeszkodami jak węgorz i być przy tym szybkim jak mustang. A to już specjaliści od faceliftingu. Producenci samochodów powinni się poważnie zastanowić nad takim wyglądem karoserii. Czerwone serduszko na niebieskim tle na wielu zrobi wrażenie. Do tego kilka kwiatków, parę chmurek, płotek i kotek, a na dokładkę parę artystycznych maźnięć i auto jak znalazł. Atrakcje na Dzień Dziecka zaplanowane były do samego wieczora. Było miasteczko gier i zabaw dla dzieci, prezentacja sprzętu różnych służb, trampoliny, skoczki, fotolustro, turnieje piłki nożnej i bóle, warsztaty i pokazy kuglarskie, bolesławiecki talent show, siłowanie na rękę, grillowanie, warsztaty jazdy na hulajnodze, deskorolce czy wrotkach, festiwal kolorów i dyskoteka. Sobota to jeden z elementów projektu pod nazwą Pokonujemy granice, sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania, który współfinansowany jest ze środków unijnych i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Pod honorowym patronatem prezydenta Bolesławca i jednocześnie prezydenta Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Piotra Romana. Organizatorem była Gmina Miejska Bolesławiec i miasto Czeska Lipa.